Pozdrawiamy telewizję Beskid TV z Łącka. Z tyłu rekonwalescencja biegnie. Widać, że dostałeś dupę nieźle tam. A strasznie. We'll be right back.
jakiej ładna chłopak jest. Podziwiamy Piotrusia przed biegiem, nie? Jak dobiegnie, znaczy przez te placki. Przez tego placka. Same zdrowe rzeczy. Ale nie, on mówi że zawsze, że setkę to biegnie na kropli wody, nie? Ja ci wziąłem parę zgrzewek, ci brakło. Kropli chyba wody. Piotrek i woda, to jest niemożliwe. No powiem ci, że wyszukane składniki, naprawdę, to jest coś. No powiedz, co tam czujesz, opowiedz. Czarnuszkę. Czarnuszkę? Cała reszta. O, czarnuszka. Składników. My lubimy czarnuszki. Niecałe 5 kilometrów. Bo ty opowiadasz. Cała godzinę. Trasa. Czyli gdzieś skróciłaś, co się przyznać, się chciałaś. Chcesz oddać medal, tak? Wymyśliłam historię, że mnie wziąłeś. Po drodze. Mocniej nie czułem. O, zajebiście. Biegasz? Biegasz coś? O, o, teraz jest fajnie, teraz jest fajnie. Biegasz coś, czy nie biegasz? Biegasz? Biegasz czasem? Pokaż, jak biegasz. Pokaż, jak biegasz. Przebiegnij, pokaż. Wow, ale super. I z powrotem. Tutaj. Tu jesteśmy. Super biegasz. Brawo. Brawo. Super, ale pobiegłeś. A kto ci nauczył biegać? Rafał, tak? Wyjeżdżałem. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Wielkie brawa dla Kamila, naprawdę. Za niesamowite zaangażowanie, za całą pracę, co położono, za zaangażowanie wszystkich swoich kumpli, koleżanek, znajomych, no i przede wszystkim za to, że te nagrody, które dzisiaj są takie wartościowe i myślę, że dla każdego zawodnika zostaną miłą pamiątką z dzisiejszego biegu. Bardzo serdecznie, Kamil, ci dziękujemy. Do zobaczenia za rok. Do domu. Trzeba do domu iść. Taka opaska na rączkę. Fajna? Świecąca, wiesz, trzeba rozpakować ją. Fajna braciszek ci rozpakuje.